Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną firma h2o.net, a dokładnie ich szybka powłoka do lakieru, która może być używana do ich powłoki Elite jako serwisowy produkt lub jako samodzielny. Dzisiaj chciałbym ci pokazać jako uzupełnienie tej powłoki, którą właśnie testuję. Zrobiłem sobie serwis przed zimą. Co do serwisowania, jak ja to robię, propozycja filmu ci się wyświetli. Jeżeli nie ma tej propozycji, oznacza to, że film się jeszcze nie pojawił. Ale tak czy tak, propozycja będzie. Możliwe, że ktoś wróci do tego filmu. Teraz tak, powłoka do hydrofobowego zabezpieczenia lakieru samochodowego. Preparat silnie łącząc się z lakierem tworzy ochronną mikroskopijną warstwę. I teraz tak, tu jest czystą i suchą powierzchnię spryskać lakier za pomocą atomizera. Czyli spryskujemy, przecieramy mikrofibrą, ale tu jest inna bajka, bo pozostawić na około godzinę. I tu jest błąd. Tu jest błąd. Maksymalnie 2-3 minuty. Ja osobiście będę ten produkt aplikował tak jak klasyczną powłokę. Z tego względu, że moim zdaniem jest lepiej, równiej i przyjemniej. Oczywiście kiedyś postaram się zarzucić ten produkt samodzielnie. Teraz tylko z tego względu jako uzupełnienie powłoki, bo jest koniec października i temperatura w garażu 15 stopni. Także rewelacji nie ma. Co do temperatury, no kurczę, nie jest tu napisane. Nakładania 40 na 40, czyli będę sobie dzielił na połowę. Tutaj jest, zresztą pokażę ci, jest odcięcie i ja to odcięcie będę chciał przykryć i zobaczymy wtedy też, jak długo posiedzi na, o, tak jak widzisz, tu jest powłoka Elite w bardzo ładnym stanie. O powłoce Elite w teście trwałości na pewno swoje 5 groszy dorzucę, jak ja widzę tą powłokę. Zakryję, tutaj nie będę tego maskował. Będę chciał, żeby to zakryło. Zobaczymy, jak długo posiedzi tutaj na lakierze przy aplikacji w październiku. Dobra, odstawiam. Słuchaj, teraz tak. Ja sobie jeszcze pójdę właśnie. To odkręcam od razu. I teraz tak. Po użyciu tego atomizera, ja go jeszcze nie używałem, więc zostaje. Po użyciu tego atomizera zawsze warto go przedmuchać i przeczyścić, bo na pewno ci go zapcha. To nie ma tematu. Ja idę po stosowny koreczek, dziubeczek, zależy jak to boli. Daj mi chwilę, tutaj mam te wszystkie korki, dziubki, zobacz. Magiczny pojemnik. I szukamy kurczybyka. Znaczy, tego nie chcemy, tego nie chcemy, tego nie chcemy. Tu będzie od Fireballa. Musisz dać mi niestety chwilę, uzbroić się w cierpliwość. Jest, mam. Styk. Taki łobuziaczek. I nim będę pracował. Coś mokre tutaj, pewnie go wymywałem, jeszcze zostało. Nakręcam na buteleczkę. Tak jak widać, a jeszcze jedna rzecz, będziemy potrzebować, dobra, to będę sobie na opasce mierzył czas. Ok. Jeszcze nigdy nie aplikowałem tego produktu, więc nie wiem, jak się będzie zachowywał. Trwałość do 6 miesięcy. Nieźle. Zobaczymy. Ale się polało z tego, też nie jest oszczędnie, no trudno. Ok. Oczywiście nie omieszkam ci pokazać też zrąsi. I zobaczymy. No. Czyli tak, jadę do końca tutaj tej linii. Aplikacja spoko. Zero oporu. W sumie to tak jakbym go dał. A nie, tu widać gdzie jest. I już wiem, że
muszę go dać więcej. Więcej. Wciągnęło elegancko, więc uzupełnię solidnie. Ok. Za to mizera będzie na pewno oszczędniej. Na bank. O, teraz, ale hydro. Ach, bo jest dobre hydro. Jest po serwisie, po odetkaniu powłoki i dlatego tak. Chociaż nie, tutaj. O, bardzo ładnie. Ujej. No, teraz to już na pewno wystarczy. Tutaj się aplikuje, na powłokę aplikuje się dziwnie. Tak z... A karbonikowi też się wystawię. Ok, ostatni przejazd. I dam ze 2-3 minutki, 3 minuty co najmniej na dotarcie. Ok. Momencik. Chwilę to potrwa. Stoper. Lecimy. Dobra. Ok. Gdzie ja mam tutaj? A jest dzióbeczek. Jak tatuś zrobi dzióbka. Jest dzióbeczek. Quartz Protection. Proszę bardzo. 200 ml to jest tej powłoki. No ciekawy jestem, bo zapach... A, właśnie, jeszcze nie mówiłem o zapachu. Fajny. Cytrusy. O! W życiu bym nie powiedział, że to jest powłoka. Rewelacyjny zapach. Pokażę Ci może... O, właśnie, tutaj dobrze widać, jak ona siedzi na lakierze. Poczekaj. Na pewno to zobaczysz, nie ma bata. O, zobacz, widzisz? Widać, co? Jak przejazdy robiłem tutaj. Może jeszcze trochę rozjaśnię. O, teraz widać. W garażu burdel, kurczę, bo koła obrabiam. Słuchaj, przygotowuję do zimy. Więc na chwilę obecną odsunąłem sobie je troszeczkę. No, złapiesz ostrość? O, teraz dobrze. No i cóż, no, tu mamy ile, jaki czas? Minuta 08. To jeszcze poczekam troszeczkę. Widać, że produkt siedzi, no, przy tej temperaturze. W sumie to nie ma innej opcji. Pierwsze dotarcie, o momencik, wybacz, że tak widzisz, jak widzisz, dobra. Wiesz co, zrobimy tak. Odwrócę sobie, o właśnie. Pierwsze dotarcie zrobię po 2 minutach, jest minuta 30. Kolejne po 3 minutach i zobaczymy, jaka będzie różnica. Teraz tak, uzupełniłem tutaj, jak było to odcięcie od taśmy. Najechałem na sąsiedni panel tego odcięcia. I przy tej aplikacji to samo zrobię tak, żeby mieć pewność, że pokryłem to, gdzie nie ma taśmy. Dolną partię to sobie zrobię bez nagrywania, żeby nie przymulać Ci za długo. Ogólnie, jeżeli chodzi o powłokę Elite'a, jest nieźle. To jest 5. miesiąc chyba, jak siedzi na aucie. No i trochę ją przymuliło, ale dziadzia już ją odmulił. Ile mamy czasu? 2.05 i jadę. Ojej. Kurde, jakbym nic nie zbierał, ale rewelacja. O, super, no bomba, słuchaj. Wrażenie jest takie, jakbym nic nie położył. W ogóle docieranie, masełko. Ale śliskość, o rzesz. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Szkło niesamowite, pięknie będzie uzupełniać tę powłokę z tego względu, że ta powłoka przyciemnia Elite, a ten produkt już widzę, że daje mega szkło, ale jazda, super. Oczywiście w garażu, nie wiem jak będzie poza garażem. W ogóle, wyjeżdżając na sąsiedni panel, tu jest powłoka Aqua, tempa, można powiedzieć, że to jest tempa dzida, naprawdę. Ma obłęd, śliskość tego produktu jest niesamowita. Dotarcie, w ogóle, kurczę. Jak konkursowy wosk. Rewelacja. Super. O nie, będę chciał na pewno położyć ten produkt samodzielnie. Ale bomba. Nie no, śliskość jest obłędna. Jo. Super. Naprawdę. Super, super. Śliskość jest niesamowita. Idzie trochę w szkiełku. Moim zdaniem idzie trochę w szkiełku. Dobra. No to co? Kolejny panel. Kolejna dawka produktu. W sumie to jest go tyle, że tylko troszeczkę go uzupełnię, bo jest go bardzo dużo. Wcześniej nasączyłem srogo. Fajne jest to, że pachnie przyjemnie. O! Zobacz jak...
Za długo odczekałem i tu już hydrofobowość pojawia się na ściereczce, spójrz. Ha, ale jazda. Nieźle, co? Ale jazda, no nieźle. Szybko, szybko łapię, szybciutko, naprawdę szybciutko. Dobra. Lecę teraz tu. Pokazać ci zrąsi, czy nie pokazać? A, pokażę, co mi tam. Zawsze pokazuję, to teraz też pokażę, żeby nie było. Czyli klasycznie z mojej strony, słuchaj. Dobra, łap ostrość. Wybacz, tutaj sobie muszę troszeczkę pomachać tym aparatem. Widzimy? Widzimy, nie? Poczekaj. Kurczę, się nastękam. No nie jest to wygodne, nie jest to mistrzostwo, nie da się ukryć. No jak powłoka, no co ja ci tu mogę więcej powiedzieć? Tak naprawdę za wiele nie zobaczyłeś. Przejazd jak przejazd. Nie no, aplikacja jest super. Na końcu jeszcze, wiesz co, postaram się zarzucić mikrofibrą. Tak dla zasady, bo kładzie się naprawdę fantastycznie. Kurde, coś niebywałego. Rewelacja. I tu nawet powiem ci szczerze, teraz powiem ci szczerze, jak zwykle. Poczekaj, monitor jak zwykle zakręcony. Dobra. Startujemy. No dobra, słuchaj. Widzimy się za 3 minutki. Mieliśmy się zobaczyć za 3 minuty. Kurczę, przy aucie. No i niestety, słuchaj. Aparat stwierdził, że nagra ten kawałek filmu, który chciałem ci właśnie pokazać, ale potraktuje go jako uszkodzony. I niestety, słuchaj, tam prawie 15 minut albo i nawet chyba dłuższy. Poszło niestety w kosz. Zwyczajnie nie potrafię tego pliku otworzyć. Nie wiem, jest uszkodzony. A tam właśnie chciałem ci pokazać, że po tych 3 minutach również fantastycznie się dociera. A później postarałem się jeszcze go położyć klasycznie mikrofibrą. Tak jak Quick Detailer, jak Quick Walks. Tak, żeby takie szybkie położenie. I tutaj słuchaj, niestety. Ale przy takim położeniu kliknąłem na panel, na mikrofibrę, tak chyba za dużo troszeczkę, rozprowadziłem i kurczę nie czekałem. Chciałem zobaczyć, czy od razu dotrzeć. I za krótko poczekałem, niestety mazał się. Nie pokazałem, no nie zobaczysz tego. Przy lampce inspekcyjnej, przepraszam, były mazy. Ale to nie jest problemem, że te mazy zostały, bo odwróciłem mikrofibrę i szybkie, kuliste ruchy i one znikały. Więc produkt jak dla mnie mega bezproblemowy, super. W ogóle aplikacja mikrofibrą jest taka mięciutka. Tak mięciutko, tak jak niektóre Quick Detailery są, tak mięciutko się kładą i rozcierają. Polimerki też tak mają niektóre. Tak ten właśnie w tym stylu, super, po prostu rewelacja. No dobrze, teraz chciałbym ci pokazać, jak wyglądał cropping przed zarzuceniem tego produktu i jak wygląda po. Masakra, co? Kropelki miodzio. Podsumowując produkt. Bomba. Rewelacja. Naprawdę. Rewelacyjny produkt. Bardzo mi się podoba.
bezproblemowy. Na pewno będę chciał go sprawdzić jako samodzielne zabezpieczenie. Zobaczyć, ile wytrzyma. Muszę znaleźć panel. Jak znajdę panel, na którym nie będę miał już co położyć, to zarzucę. Zarzucę ten produkt. I możliwe, że film pojawi się niedługo. Możliwe. Bo chyba, kurczę, znajdę jeden kawałeczek. Połowę panela. W sumie połowę. Może powiem. Tam, gdzie nie usiadłem, jest to 11 od Neoxala. Grzegorz, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Stwierdziłem, że koniec października, nie będę kładł, tak jak słyszysz, deszcz pada, więc szkoda, szkoda powłoki, szkoda męczyć, a ten produkt postoi sobie 24 godziny i można już wyjeżdżać na deszczyk. Zresztą ten kropling też jest po 24 godzinach. To żeby nie było tak, że ja położyłem, zaraz wyjechałem i sprawdziłem kropling. Nie. Minęło 24 godziny. Reasumując, produkt naprawdę super. Nie śmierdzi, banalna aplikacja, a i kurczę, aplikacja, wiesz co, z mikrofibry chyba szybciej na pewno. Ale jakbym miał właśnie serwisować powłokę i uzupełniać tym produktem, jednak chyba aplikatorkiem. Z tego względu, że dokładniej, chyba dokładniej. A jeszcze jedna ważna rzecz, ważna. Produkt tak naprawdę musisz widzieć, że on zostawił taką mgiełkę przyschniętą jak po wosku. Wtedy go docieramy dopiero, bo jak będzie tłuściuchny, to właśnie będą mazy. Więc produkt lepiej, żeby troszeczkę przysychł. Te 3 minuty trzeba mu dać. Trzeba mu dać 3 minutki i naprawdę bezproblemowy produkt. A jak widziałeś, uzupełnił Elita no po prostu fantastycznie. Zobaczymy. Tam było odcięcie od taśmy, gdzie nie było w ogóle zabezpieczenia. Na chwilę obecną tak jakby tam taśmy nie było. Czyli na całym panelu jest idealny kropling. Zobaczymy. Kiedy się skończy tak naprawdę? To też tu akurat, bo robię test właśnie trwałości tej powłoki, więc myślę, że wyjdzie co jest 5. No dobrze, myślę, że z mojej strony, kurczę, wybacz, jestem po pracy, po dyżurze nocnym i tak kurczę, ciężko, ciężka głowa, ciężko mi się myśli, ale dobra, nie o to chodzi, nie o tym mowa. Co do tego produktu, bardzo fajny, rewelacja, naprawdę, mięciutka aplikacja, banalne dotarcie, odczekujesz 3 minuty, docierasz i to jest wszystko, i to jest wszystko. Teraz kwestia tylko jak długo posiedzi na powłoce, a myślę, że niebawem, może za miesiąc, nie wiem, pojawi się film na pewno z tym produktem jako samodzielne zabezpieczenie. No dobra, kończę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!